Bądźmy szczerzy, koronawirus doprowadza nas wszystkich do szału, aczkolwiek jest to całkiem niezła okazja do tego, żeby pochylić się nad świetnymi tytułami, które ruszą nawet na 10-letnich laptopach. Odłóżmy więc na chwilę huczne premiery na rzecz starszych, choć wciąż świetnych tytułów. Nie ma co kryć, GTA 6 zbyt szybko nie wyjdzie. No nawet jeśli to nie będzie tak kozackie jak wydane w 2005 roku Total Overdose. Produkcja od Deadline Games wyszła na kanwie popularności gangsterskich sandboxów, kiedy kolejne klony Grand Theft Auto nieustannie próbowały chociaż odrobinę zbliżyć się do gigantów z Rockstars. Meksykański odpowiednik CJ'a San Andreas wyróżniał się zdecydowanie ekwilibrystycznym przygotowaniem do akcji, ponieważ dynamiczne, szybkie sprinty, strzelanie w powietrzu, odbijanie się od ścian i kręcenie rulet w trakcie ostrzeliwania wrogich jednostek nie stanowiło dla niego absolutnie żadnego problemu. Gra już w dniu premiery nie imponowała wykonaniem graficznym, za to udźwiękowienie, a zwłaszcza kapitalny soundtrack napędzała graczy do kolejnych strzelanin, pościgów i wybuchów. W dodatku tę jakże sympatyczną produkcję odpalicie nawet na pralce, a w promocji dostaniecie ją od 5 do 20 zł. Według mnie jak najbardziej warto. Jeśli nie możecie się doczekać Dying Light 2, a Dead Island macie już w jednym palcu, polecam wrócić do serii Techlandu, od której polski producent bardzo poważnie zaczął być brany za jednego z poważniejszych kandydatów do najlepszego dewelopera gamerskiego w Polsce. Owszem, wcześniej wydano już dwie części Chrome, a poważny sukces finansowy zanotowano dopiero przy okazji Dead Island, natomiast moją ulubioną serią była i będzie Call of Juarez, zwłaszcza część pierwsza. Aż ciężko uwierzyć, że od premiery najlepszego pierwszoosobowego westernu minęło już ponad 14 lat. Gra śmigała na trzeciej iteracji Chrome Engine i nadal wygląda świetnie, a widoczków, klimatów i feelingu Call of Juarez pozazdrościć może nie jeden współczesny FPS. Takich gier aktualnie się po prostu nie robi. A szkoda. Na uwagę zasługują przede wszystkim bardzo dalekie rysowanie terenu, świetnie wyglądająca przyroda z przestrzennymi lasami, a także bardzo zaawansowana fizyka, która wykorzystywała pomysły dobrze znane z drugiej części Half-Life. A to wszystko będzie nam dane obserwować przy okazji naprawdę świetnie rozpisanej, blisko 10-godzinnej historii, która wesie was bez reszty. Czy wspomniałem już, że grę dorwiecie za jakieś 10 zł? Naprawdę muszę was jeszcze namawiać? Stosunkowo niedawno Capcom wydał remake Resident Evil 3 Nemesis i choć nadal jest to świetna gra, dwójka wyszła po prostu lepiej. Bardzo podobnie było zresztą z Resident Evil 5, które w założeniach miało być Residentem 4, tylko na konsole nowej generacji, jakim ówcześnie było Xbox 360 i PlayStation 3. Trochę to zagmatwane, tak więc spieszę z wyjaśnieniami. Piąta odsłona kultowej serii za zadanie miała powtórzyć sukces Resident Evil 4, który odchodząc od konwencji horroru na rzecz gry akcji odniósł spektakularny sukces na konsole szóstej generacji. A jako, że Capcom czasem lubi ze swoich gier zrobić sobie małe kopiuj w klej, tak piąty Resident jest praktycznie kalką czwartego pod względem mechaniki, z tym, że umieszczonej w innym settingu. Nie zmienia to jednak faktu, że Resident Evil 5 jest znakomitą i wciąż świetnie wyglądającą grą akcji, która w dodatku jest jedną z najlepiej zoptymalizowanych części i nawet 11 lat temu uruchamiała się na większości konfiguracji sprzętowych, nawet tych słabszych. Gra wciąż oferuje świetny gameplay i wciągającą historię, a jeśli nie straszny wam brak możliwości jednoczesnego biegania i strzelania, polecam wysłuchać te kilkanaście złotych. W zamian otrzymacie bite 15 godzin świetnej rzezi, którą dodatkowo możecie praktykować z kumplem w pełnym trybie kooperacji. Mało kto jeszcze pamięta o klasycznych odsłonach Tomb Raider, które zakończyły swój żywot wraz z szóstą częścią, natomiast młodsi starzem gracze słynną Pannę Archeolog kojarzą głównie z najnowszej trylogii, będącej zarazem już drugim restartem serii. Jeśli jednak brakuje wam nieco bardziej oldschoolowej Lary, ale z nowoczesną, cieszącą oko grafiką i przyjemną czy też intuicyjną rozgrywką, sięgnijcie po Tomb Raider Legenda. Osobiście uważam, że pierwszy restart Lary, który był duchowym spadkobiercą klasycznych odsłon opartej na współczesnej oprawie, jest o wiele ciekawszy i przyjemniejszy w odbiorze niż jawna kalka z Uncharted, którą zaserwowano później. Gra ma blisko 14 lat na karku i śmieszne jak na dzisiejsze czasy wymagania sprzętowe, a do jej odpalenia wystarczy dowolna zintegrowana karta nawet w starym laptopie. Tomb Raider Legenda była wielokrotnie bundlowana, a nawet rozdawana za darmo, więc za około 10 do 12 zł
dostaniecie grę akcji pełną pięknych widoków, łamigłówek i zręcznościowych wyzwań na około 8 godzin. Strangerhold miało być prawdziwym system sellerem Xboxa 360, a także wybornym pokazem umiejętności ultrarealistycznego silnika graficznego Unreal Engine 3. Kolejne czasopisma i portale branżowe jeszcze przed premierą przekrzykiwały się w coraz to bardziej spektakularnych i niesamowitych zapowiedziach nowego Max Payne'a na sterydach. Jak wyszło finalnie? Bardzo przyzwoicie, aczkolwiek strzelanka od Midway zaliczyła mimo wszystko spory zawód w dniu premiery, żeby z czasem zostać doceniona za naprawdę ładną i czytelną oprawę graficzną, wartką i ciągłą akcję, a także ciekawe urozmaicenia rozgrywki. Strangerhold co do zasady jest typowym, przeciętnym shooterem z widokiem z trzeciej osoby, niemniej akcja prowadzona w stylu filmów Johna Woo, ciekawy setting umieszczony w klimatach walki triad oraz filmowość samego gameplayu do dziś robią bardzo dobre wrażenie. Gracz w trakcie strzelanin może chować się za przeszkodami, biegać po poręczach, chwytać się zwisających żerandoli, zjeżdżać po linie oraz wyskakiwać wprost na oponenta, używając bullet time'u i umiejętności specjalnych. Oczywiście większość tych mechanik była już dostępna i widziana w innych grach, jednak nigdy nie napakowano ich wszystkich naraz do jednej produkcji. Jest to jedna z tych pozycji, która dawkowana w niewielkich, maksymalnie godzinnych sesjach powinna wam umilić nie jeden wieczór i pozwolić się odpowiednio odstresować. No i na koniec znowu polski akcent. Jeśli akurat miałeś komunię i nie dostałeś kłada, poproś ojca, żeby kupił ci Nailed. Ta gra od samego początku była skazywana przez wszystkich na pożarcie, sprzedała się naprawdę okropnie, a samo studio Techland poniosło niemałe straty, jednak udowodniło wszystkim niedowiarkom, że czasami nawet deweloperzy lubią stworzyć grę wyłącznie dla fanów. Takie właśnie miało być i faktycznie było Nailed, które wydano na kanwie popularności innej gry z motocyklami i kładami w roli głównej, Pure. Dla ciekawostki dodam, że wielkimi fanami serii było część pracowników ze studia Techland i zapragnęli mieć własną wersję gry. Zamiast jednak skupić się na stosunkowo powolnej i w miarę realistycznej rozgrywce, gdzie w głównej mierze liczyły się triki, polska myśl postanowiła na czysty, surrealistyczny i szalony arcade, gdzie najważniejsza była totalna jazda bez trzymanki i rozwijana prędkość. A to wszystko napędzane kolejną, już czwartą iteracją silnika Chrome Engine, który do dzisiaj robi spektakularne wrażenie, w szczególności kapitalnie zaprojektowanymi trasami, pełnymi skrótów, ramp i urwisk, z których radośnie wyskakujemy na niewyobrażalne wysokości. Do tego dochodzi kapitalny, stricte rockowy soundtrack, wzbogacający chęć pędu i pokonywania kolejnych, często absurdalnie zaprojektowanych przeszkód. Ta gra ma moc, którą musicie zobaczyć na własne oczy. I to by było na tyle, jeśli chodzi o moje pierwsze bajtowe zestawienie gier na słaby komputer. Dajcie proszę znać w komentarzach, czy produkcje przypadły wam do gustu i jakie gry chcielibyście zobaczyć w tej serii w przyszłości. Tymczasem żegnam się z wami i do następnego filmiku. Na razie.